Witamy hodowców bardzo serdecznie. Jak co roku tradycją się już staje to, że przed świętami widzimy się z Damianem Lisowskim, który lotuje w teamie Lisowski-Kowalski, czy Kowalski-Lisowski. Ja mu oddam głos, niech się pochwali swoimi wynikami i opowie nam, co ciekawego zmienił w programie lotowym. Może powiem o wynikach. Także tak, tajemnicą żadną nie jest, że od 4 lat lotuję na produktach firmy Puritan. I teraz tak, 4 lata z rzędu jestem mistrzem oddziału Degura Wschowa. Co muszę ciekawego powiedzieć? Oddział na tą chwilę liczy 150 hodowców. Także jest to bardzo mocny oddział, już nie będę się powtarzał, w tamtym roku to mówiłem. I teraz tak, 3 lata do tyłu mam tylko spisane, także rok 2015, 16, 17, 28 razy mistrzostwo oddziału okręgu w różnych kategoriach. I tutaj może coś bym powiedział o tym sezonie. Czyli można powiedzieć, że jest powtarzalność, tak? Tak, jest powtarzalność, to się... Wyników. Mówię, dużo hodowli jest taki, że robi wynik w jednym roku i później może tego powtórzyć po prostu, nie? Czyli tak, do czego tu miałem wrócić? Do programu? Nie, do wyniku. Jeszcze nie, jeszcze będziemy omawiać wyniki. W tamtym roku, w tym roku, sezon, jak wyglądał sezon? Wydaje mi się, że bardzo ciężki. Wolałem lecieć w tamtym roku 10 lotów pod wiatr, jak po prostu w tym roku loty bardzo zmienne, nie? Jeżeli hodowcy wiedzą, o co chodzi, jak loty są zmienne, ciężko zapiąć kategorię na dobrym poziomie, nie? No, no ale jakoś sobie poradziłem i w tym roku wygląda tak. Może ten rok tylko przydał te mistrzostwa. Mistrzostwo głębi dorosłych. Mistrz z całości, mistrz w typach, mistrz w GMP, mistrz w rocznych, mistrzostwo głębi młodych, super mistrzostwo oddziału, wicemistrz kategorii A, B, D, pierwszy wicemistrz kategorii C. No i lotniki. Lotników już może nie będę mówił. W okręgu zdobyłem mistrzostwo w generalnym, w tamtym roku byłem drugi. I pierwszego przewodnika w C, drugiego przewodnika w B. I co jest ważne? Z tych najważniejszych wyników może. W 2015 roku, powiem tylko o najważniejszych wyników. Byłem mistrzem okręgu w kategorii maraton, 45 co wice. W 2016 roku byłem wicemistrzem w kategorii C. 66 koeficent. I w tym roku kategoria GMP na 1862,03, co dała mi 25 przewodnika Polski w GMP, tak jak powiedziałem, nie? No. Także wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Zaczynaj dalej, nie? Ludzie, nie? Co do kolegów, których prowadzę, no, może dużo powiedziane, bo każdy sam musi swoje porobić, ale... Ale pomagasz im, tak? Tak. Jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni, czy tutaj masz kolegę sąsiada, tak, który można powiedzieć, którego prowadzisz też? O jednym mogę powiedzieć. O jednym możesz powiedzieć, tak. Bardzo proszę, zdradź tajemnicę. Hodowcy no, nie lubią po prostu, nie? Jak się mówi, ja to szanuję, nie ma problemu. Ale o kim mogę powiedzieć? To jest hodowca z naszego oddziału, sekcja Bojanowo. Kolega Marek Stankiewicz i tak. Hoduje gołębie 3 lata. Młody hodowca. Może młody, nie wiekiem, nie? Tylko starszym podobanym, nie? No. Hoduje gołębie 3 lata. I tak. 3 lata jest mistrzem w tej sekcji w lotach gołębi młodych. Czyli jest powtarzalność, znowu. Tak. On już o tych lotnikach nie będę mówił, bo lotniki też co roku ma. Ale w tym roku w oddziale jest tak. Wicemistrzem oddziału w generalnym na młode. Ma trzeciego lotnika oddziału na młode i na stare ma piątego lotnika oddziału kategorii B, piątego lotnika oddziału kategorii C i czwartego lotnika oddziału kategorii M na stare loty. Mhm. Także on no, lotuje tylko na tym programie, który ja tutaj zrobiłem, trochę przerobiłem, nie? No super. Także on na tym leci. Dobra, on go później przeczytam, nie? No i co by jeszcze wam więcej powiedzieć? Gołąbki to pokażę może później, jak mówimy ten program, nie?
Wstaję tu jeszcze kolegu Marku, mu powiedział. Super lot miał na Gołębie Stare. 500 mieliśmy ciężką, dwa pierwsze w oddziale wybił. Także wybił lepiej ode mnie. No. Że rozmistrza można mogli mi to konkurs oddać, nie? No. Udało mi się. No. Także po prostu co roku brakuje mi szczęścia, bo przez te 3 lata, tak na przykład do kategorii C, wystarczył 1-2 gołębie i wynik na Polskę mógł być nawet w trójce, nie? Mm-hmm. No, brakuje tego zamknięcia, może coś trzeba poprawić. Kropki na D. Albo trochę szczęścia, nie? No. Dobra. Kolego się mnie poprosił, no to wam trochę nie umówię tego programu, chociaż ci koledzy do mnie dzwonią, to mają ten program, bo im to wysyłałem, nie? I teraz tak, po kolei. Mówmy może niedzielę. Od niedzieli czy od poniedziałku? Może od niedzieli. Ale zmieniłeś, tak? Zapasowałeś do swoich gołębi program. Czy ja wiem, czy tak dużo zmieniłem? No nie wiem, no zobaczcie sami, nie? Mm-hmm. Czyli tak, po powrocie. Ja wam powiem, co ja robię, nie? I potem sobie porównacie je po prostu z sobą, nie? Do wody. Herbata i tak. Bo używam dwie herbaty. Jedna jest na drogi oddechowe, a druga jest na krew, tak? Mhm, oczyszczająca. Oczyszczająca krwi. Także w jednym tygodniu tą, a w drugim tygodniu tą, nie? No, na przykład zależy, jak mi pasuje, nie? I do tej herbaty. Polsol, Sedohol i Probios. I to jest picie po locie po prostu, nie? Karma po locie. Może karmy nie będzie mówił, bo tu każdy woda sobie po prostu jaką karmę dać po locie. Nie jest żadna tajemnica, nie? Co daje do karmy po locie? Tricho Extra na karmę daje, nie daje do wody Tricho Extra. Daje Tricho Extra do karmy, na to idzie Quicor, Cora Fix i Probion. Cały czas dodaje Cora Fix. Myślę, że to jest bardzo dobre, nie? No tak, przede wszystkim jest bakteriobójcze. No. Więc nic nie robię, nie? Także jeżeli chodzi o białko, powiem wam z białkiem, koledzy. Nie dawajcie białka po locie. Jak chcecie dawać białko po 500 ciężkiej, dawajcie ją w poniedziałek. Można od rana, najlepiej wieczorem. Bo jeżeli gołąb jest wykończony, dostanie białka, bakteria coli się namnaża. To jest proste. I teraz tak, poniedziałek. Woda. Ja robię tak. Do 12 południa daję koloid, później daję innowacid. Albo na odwrót. Jeżeli nie dajecie koloidu, to jest nasrebna woda. To dawajcie innowacid. Mogą nawet cały dzień to pić. Do karmy Tricho Extra znowu i do tego mieszam Quicor, Cora Fix i Probion. I mogą to nawet cały dzień jeść, nie? Rano i wieczór. Żeby to nie stało w karmnikach, potem karmnika, bo o tych powiem, o co chodzi. Wtorek do wody znowu to samo. Koloid i innowacid. Rano koloid, wieczorem innowacid. Nie dajecie srebrnej wody, dawajcie chociaż innowacid. Karma ta sama, to z poniedziałku. I teraz tak. Jeżeli chcecie podać leki gołębiom, bo nie jest to żadna tajemnica, jak pójdą gołębie do kabiny, po czwartym, piątym locie, jeżeli nie podacie, macie dżumę. Jest rzęsistek, jest gronkowiec, jest wszystko. Żeby tego nie było, tak jak na zachodzie, na lotach gołębi młodych, musieliby podawać po prostu do kabiny gołębią do picia zakwasza do wody. Wtedy się nie rozwinie. Nie ma takich preparatów, które by uchroniły gołębia przed bakterią, nie? Przed rzęsistkiem, nie? Bo to się w końcu namnoży, nie? To można to zaraz przystopować, ale w końcu się to namnoży, nie? Także to są takie jedyne dni. Nikt nie dawajcie leku już w środę wieczorem, nie? No jak przyjdzie pod wiatr, to będzie po locie po prostu. Także tutaj jakbyście chcieli dawać lek, no to wtedy nie dajecie po prostu do wody innowacidu czy tam koloidu, tylko dajecie lek, nie? Ale zioła zawsze dostają. Zioła zawsze zostają z probiotykiem przy leku, nie? No. Tak, no to na tyle leku. Środa. Od środy się zaczyna szykowanie ogólnie, nie? Bo to może od razu powiem, to nie jest... nie jest to program na jakieś tam 100-200 km z wiatrem, bo możecie pójść bez konkursu, nie? Bardziej na 500-ki, 300-ki, powyżej. Boczne wiatry pod wiatr, nie? Bo gołębie będą za silne, nie? No bo to nie jest to szablon, nie? Bo po prostu to się zmienia też, nie? Czegoś się nie da, czegoś trzeba mniej dać, trzeba to wyczuć, nie? Środa, rano.
robię coś takiego. Ja robię w sumie takie już od 2 czy 3 lat takie bomby drożdżowe sobie robię, nie? Także drożdże te BMT. Czy tam z tym z tłumkiem? Minerałami, z tłumkiem. Tak. Ja sobie je łączę w wodzie. Do tego dodaję katozal, sedochol i probios. Od tego roku, czy tamtego, już nie pamiętam, że w tamtym roku miałem, może testowaliśmy ten X-Power. Też do tego idzie, nie? I teraz tak. Albo sobie to szykujecie na wieczór, we wtorek, albo z rana, żeby to z 2 godziny postało, po prostu fajnie to pęcznieje, nie? Potem to idzie na karmę i to posypujecie kujkorem, macie fajną suchą karmę, nie? I to możecie podawać. Jak wywozicie gołębie, zaraz po wywózce możecie to podać, nie? Wieczorem. Olej. Olej jedyny jaki używam to jest olej MTC. Nie używam olejów żadnych cząstkowych. Tych ciężkich. Są za ciężkie po prostu, nie? Tam można byłoby się bawić przy 500-kach, może przy Holandiach w te oleje, jak go to spali, bo na 600 nie spali tego oleju. No nie, nie, nie ma szans. No, także tylko ten MTC na wieczór daje po prostu z probiosem i quickorem mieszam, nie? Także widzicie, do środy praktycznie quickor, wszystkie te zioła daje 3 dni, nie? Raz na dzień, to 4 dni w tygodniu, nie? No. I teraz tak, środa, wieczór, jod i zioła, bardzo dobry produkt. 3 dni w tygodniu, młode praktycznie non stop to piją. Super drogie oddechowe odetkane potem są, nie? To całą zimę, co wam jeszcze powiem przy ziołach. Nie jest tak jak przy lekach. Lek podasz 3 dni, no i jest efekt, tak? Przy ziołach nie będzie. Trzeba je podawać po prostu no non stop. Systematycznie, tak. Dobra, to środa. Czwartek. Zróbmy czwartek. W czwartek zawsze włożę gołębie. Chyba że jest 500-ka, szykuje się pod wiatr, to nie włożę gołębi. Nie ma sensu. Do wody. Daję Matrix. Dawałem na karmę. Stwierdziłem, że za dużo środek jest, nie jest tani po prostu, nie? Dużo się go marnuje przy karmie. Daję go do wody. Się śmieję, że jak wampiry go piją, nie? A piją go. Tylko po prostu wtedy nie możecie dać. Macie, dajmy na to, 30 wdów w gojemniku, no to nie możecie im dać 2 litry tego, bo tego nie wypiją, tak? Dacie im pół litra na jedno picie, wypijają to na raz, potem stawiacie czystą wodę do południa, tak? To nie może stać, bo to się zaraz, pół godziny to jest zepsute. Także czwartek Matrix. Można sobie to rozbić na rano i wieczór, chociaż robiłem też rano i wieczorem po pół dawki. Ale tak jak daję to do wody, daję to na raz po prostu, nie? No i rano znowu. Robię taką samą bombę, tą drożdżową, co w środę rano, co mówiłem, nie? Czwartek, wieczór, idą elektrolity. Trzeba wyczuć, jak z wiatrem, lot, czysta woda. Nie dajemy żadnych elektrolitów, nie? Wieczór karma. X-Power, tą czekoladę, bo jak ktoś to używa, to wie, o co chodzi po prostu, nie? Czekolada to po prostu smakuje, nie? Tak, no. Kakao. Do tej czekolady sedochol i katozal. I można to kreaspidem zasypać. Z kreaspidem trzeba uważać, bo strasznie gołębie pukną. Żeby się nie przesadzili, żeby gołębie nie przestrzeliły chaty po prostu, nie? No, przy 500-kach ciężkich od środy można kreaspid już podawać. Jeżeli jest z wiatrem, raz w tygodniu mi starczy. Czwartek mówiliśmy, nie? Piątek teraz, dobra. Piątek rano. Albo rano czysta woda, albo wieczorem czysta woda. To już komu jak pasuje, nie? Jeżeli rano, jeżeli wieczorem czysta woda, rano jod i zioła znowu, plus probios. Muszą pić ten jod i zioła. I rano tak, lecytyna wpłynie, jak komu wygodniej. Czy wpłynie, czy w proszku. Wydaje mi się, że nie ma to jakiejś zbytniej różnicy. Nie, nie, nie. To jeżeli chodzi o skład, to jest taki sam. Ja sobie robię tak. Lecytynę wpłynie, mieszam sobie osobno z kreaspidem. Wtedy się lepiej to na karmę rozprowadza, nie? Bo tak musieliście bardzo dużo kreaspidu zużyć, nie? Można obsypać całą karmę, zależy kto ile ma gołębi, nie? 150 gram. No. Dlatego mówię, z tym środkiem trzeba uważać, bo jest bardzo mocny. Tak samo jak z Matrixem. Ja go daję tam 5 ml na 20 gołębi, jak dobrze pamiętam, nie? Kolostrum. Nie wiem, wcześniej nie mówiłem o kolostrum. No. Jeżeli ktoś nie daje kolostrum, bo to też nie jest tani środek, może dawać siarę roty, nie? Na przykład. Tylko jest słabsza. Mi się bardziej podoba kolostrum, nie? Bo na sobotę gołębie są eleganckie. I wieczorem X-Power,
z Craspeedem i Kolostrum. I wtedy robię to tak, ja wam powiem jak to robię. X-Power, tą czekoladę sobie w tej ciepłej wodzie rozpuszczam, do tego dodaję Craspeed, w ogóle to wszystko w wodzie mieszam i Kolostrum. Też wszystko razem to mieszam. Polewam karmę i zasypuję lecytyną w proszku wtedy. No. To już w ogóle można powiedzieć, że robisz często takie bomby. Tak. No musi być bomba, bo potem jest 500 bomba, nie? No. I teraz tak, co jeszcze robimy przy piątku? Jak wy czujecie, mówię, tylko pod wiatr i pod boczny wiatr, jak będzie ta szybkość, no najszybciej 1300, żeby nie było więcej, bo one przestrzelą. HMB do dzioba daje, nie? Tylko tak, teraz jak dajecie HMB, weźcie tą butelkę i potrzeźnijcie to. Musi to wymieszać, bo to jest za ostre, to pali normalnie, nie? Mhm. Bardzo dobry środek, nie? Trochę się wygadam, nie? Rozkręciłem się troszeczkę. Sobota. Co robię w sobotę? Także... Czysta woda. Do karmy nic. Czysta karma. Zależy jak to karmi, bo to... Ja powiem po prostu, jak one przez cały tydzień dostaną to wszystko do karmy, to uwierzcie mi, że one nie będą jadły już w sobotę tej karmy. One podziubią, a reszta w ogóle nie zleci do tego, nie? Także czysta woda, nic nie dawajcie do wody, bo i tak nie wypiją pełnej dawki. Ja sobie tak, przy bocznych wiatrach i pod wiatr. Z wiatrem nie róbcie tego. Nitro. Rozpuszczam sobie, nie? Zależy od lotu. Nawet do 75% później na ciężkie loty to robię, nie? Ale trzeba zacząć po prostu od 25% na tych pierwszych lotach. No bo wiadomo, będziemy dawać na stówę, to potem to nie będzie miało takiego działania, nie? No. Także nitro do dzioba. Ja elektrolit podaję też samemu, nie? Przy wkładaniu, nie? Aha. No, wtedy wiem, że po prostu gąb jest napojony, tak? Do 10 ml zależy. Jak nie ma w bolu wody, 10 ml dajcie. Jak ma, dajcie 5. Polsol. Możecie Polsol wymieszać. Także jest bardzo dobry, nie? Te nawodnienie. I co? Już chyba bym mówił. Jak coś zapomniałem, to na telefon, nie? I co mi jeszcze powiedział wam? W zeszłym roku już dostałeś taki preparat do testów. Tak. Naloty młody. Naloty młode. To jest chyba, chodzi o tą B12 z taurynu. Tak. Karnityna, tauryna i B12. Ja tam nie wiedziałem za bardzo, co to jest tam, wysłałeś mi tam jakiś tam... Preparat. Jakiś tam preparat, nie? To miałem to stestować, to zatestowałem, nie? Jaki był efekt tego preparatu? Ja go dawałem czwartek-piątek. Czwartek-piątek do wody na jedno pojenie, na jedno wypicie, żeby to też nie może stać, nie? Nie może B12 stać w wodzie, one muszą to naraz po prostu pobrać, nie? Efekt jest taki, że na młode wygrałem oddział, ale z żadnego lotu gołębie nie usiadły mi z kierunku. Wszystkie loty od tyłu. Także środek jest mocny. Bardzo mocny. Nie było lotów po prostu w tym roku na ten środek. Bo były dziwne loty na młode, nie? Były z wiatrem, nie było lotu żadnego pod wiatr. Były jakieś deszczowe, gołębie no szły, no, na Śląsk można powiedzieć, nie? Podejrzewam, że jak były pod wiatr, byłoby super, nie? Ale na pewno środek jest dobry i warto uwagi, nie? Także dużo telefonów takich miałem, że tu koledzy się na mnie, co niektórzy obrażą. Bo dzwoni jeden, drugi i mówi: panie, wszystko dałem to, co pan powiedział. Nic. Pytam się, czy ma pan, czy ma kolegę zdrowe gołębie? Tak, mam zdrowego gołębie. Czyli mówię tak, ma pan zdrowe gołębie? Podał pan wszystko, co można było i cały sezon pan podał. Dalej pan tych konkursów nie łapie. Co by należało zrobić? Wymienić gołębie po prostu, to jest proste, nie? Żadne preparaty nie zastąpią gołębi. Jeżeli nie ma się gołębi, nie ma cudów, nie ma magicznych środków, nie? Muszą być gołębie najpierw. No. Czyli materiał musi być. Musi być. Muszą być gołębie. Także tak jak koledzy obiecałem, pokażę wam no, najlepsze gołębie, nie? Jakie posiadam teraz. Lotowe. No, które wylatały mi po prostu tego 25. przydomnika Polski, nie? Może zaczniemy od... No najbardziej moja zasłużona samica chyba. Wiele osób ją zna. Z 11 roku, 73-15. Może coś powiedzieć o tym gołębiu? Tak. Także ta samiczka
swojej karierze. U nas na posesji była 15 razy pierwsza. W oddziale, w ogóle oddział okręg, ona była 7 razy lotnikiem. Także w 2015 roku była pierwszym lotnikiem oddziału, trzecim lotnikiem okręgu w B, 25 suficent. W 2016 roku miała 12 konkursów. Pierwszy lotnik oddziału kategorii D, drugi lotnik oddziału kategorii C na 17. W tym roku trzeci lotnik oddziału, 12 konkursów. Czwarty lotnik oddziału kategorii D. 54 konkursy na oddział. I tak, w tamtym roku wystawa, nie byłaś w Sosnowcu, miała pierwszą nagrodę za sport w kategorii B na 60, C miała w tamtym roku na 45 i D miała w tamtym roku na 83. W tym roku jest szykowana za 2 lata do C, ma 45. Zobaczymy, czy się załapie. A pochodzenie jej? Zaraz w pochodzeniu. Także na tamten rok 37 lotnik polski w kategorii B. Ona jest 80% Jansen, 20% Westrette. Także to jest z mojego tego bazowego samca. Już go nie ma, w tamtym roku jeszcze był. 99 rok, 72. Pokazywałem go na filmie w tamtym roku, nie? Także super samica. W tym roku jeszcze 3 razy pierwszą nie siadło, nie? Na aukcji wystawię kilka gołębi, nie jest tajemnica przecież, także z niej tutaj szykuję dwie sztuki po prostu fajnie zimbredowane, bo po jej półbracie raz jej córka. No i kilka gołębi w rodzinie, nie? Teraz zobaczycie sobie na aukcji zresztą. Dobra, to kolejna sica z tego samego roku. 11 rok, 72-88. Ona w dwóch latach do kategorii C ma 84 koeficjent, a w 5 lotach ma 35. 6 lot ma zrypany. Teraz jej pochodzenie. Tutaj niektóre tutaj kolegów, którzy mówią, że Dominika Polarskiego gąbki nie latają. To jej matka jest oryginalnie od niego. Jej matka to jest siostra jego 30-33. Co w 2008 roku miał ją w generalnym, jak został mistrzem Polski. Także jej matka dała już mi 7 lotników oddziału. Od kolegi Dominika, a ojciec jest oryginalny od kolegi Pałki. 05 rok, super rozbudowiec. Samiczka z 14 roku, 516. To jest wnuczka tej samicy, co wcześniej pokazywałem. Twoje synu. W tamtym roku B miała na 19. H miała na 55, miała trzecią nagrodę w sporcie. Nie pojechała, bo się wystawa nie odbyła, jak już ci mówiłem. I teraz ma w tym roku za 2 lata kategorię C na 77 coeficjent. Czwartą roczną oddziału, w tym roku jest czwartą masą oddziału w kategorii C. A jej pełna siostra roczna w tym roku najlepszą masą oddziału w R. Teraz ja wam ją pokażę. I ona za 2 lata kategorię C ma na 91, H na 99. Także na aukcji będzie jej pełny brat.
tym samym kolorze. Szok. Kolejna sica z 13 roku, 6029. W tamtym roku też ją pokazywałem. W tym roku 11 konkursów i w oddziale jest 6 lotnikiem. I w tamtym roku był rok olimpijski. Ona miała w 5 lotach do kategorii C6 suficent. I nie siadła mi 6 lotu. Mogła jechać na olimpiadę. To jest najlepsza lotniczka okręgu w C5 suficent. 8 lotniczka regionu w C, a maraton miała na 5 w tamtym roku. Na aukcji będzie jej pełne rodzeństwo. Brat i do jednego nie jestem pewny płci, albo brat, albo siostra. Super złożona. Teraz wam pokażę dwie nowe gwiazdy, które się szykują na przyszłość. Roczne dwie samiczki. Także to jest samiczka 3571. Najlepsza roczna oddziału, 42 koeficjent. To jest pełna siostra tej niebieskiej białolotki, co wcześniej pokazywałem. Także po tej parze super latają. To ciekawostka. To samica późna, z 3 ręku, z 5 roku, w tym roku na 3 starych piórach leciała. 8, 9 i 10 pióra miała stare. I trzecia na oddział z 500 pod wiatr. I kolejna roczna. 35-15. Piąty lotnik oddziału kategorii A, czwarty lotnik oddziału kategorii roczne. 4 jednocyklówki. Piątego nie dorobiła dwa. Znaczy dorobiła, ale słabo miała. I ta samica jest po... Czyli jej matka i matka 60-29 to siostry. Jej pełny brat będzie na aukcji. Także kolejna ciekawostka. Biała samiczka Ludoklasens. W tamtym roku pokazywałem jej brata, co był najlepszym lotnikiem na młode. A to jest rok jego starsza siostra. I ona w tym roku 10 konkursów, 3 razy Holandia, 5 lotniczka oddziału w kategorii A. Trzecia lotniczka oddziału w kategorii A. Czekaj, przytrzymaj. Grzeje brat lotnikiem na młode, ona trzecim lotnikiem w kategorii A na stare. Żeby nie było, że wam same samice pokazuję. Faktycznie u mnie samice dużo lepiej latają. Ale to jest mój najlepszy wdowiec z tego roku. Na 13 wkładań, 11 konkursów. Także 6 takich bardzo dobrych konkursów mam poniżej 20 suficent. Wszystkie 500-ki. Siadał mi w pierwszej piątce do generalnego. To jest rodzina Stomp Strom, co pokazywałem wcześniej, 56-54 i z tą roczną 35-71. Jego matka to ich babka.
Brat z tej samej matki też będzie na aukcji. I czy brat będzie na aukcji, tak? Tak. Jego brat z tej samej matki będzie na aukcji. Dobra. Koledzy dzwonią, to od razu mówię. Ja nie rozprowadzam i nie handluję produktami firmy Puritan. Mogę wam po prostu powiedzieć, gdzie ja zamawiam produkty. Od 4 lat jestem zadowolony, dzisiaj dzwonię, jutro mam, tak? Także strona FH Konkurs u koleżanki Sabiny. fhkonkurs.pl. Także polecam, nie? W tym roku również będziesz, w przyszłym roku również będziesz lotował na produktach Puritana, tak? Tak. Idzie coraz lepiej, także chyba nie mam wątpliwości, nie? No. Okej, dobra, dziękuję ci bardzo. Dobrego lotu życzymy naszym hodowcom. Dobry lot. Pozdrawiam, koledzy.